Siemanko, w dzisiejszym materiale pokażę Wam swojego Peugeota Speedfight 4. Jak dobrze pamiętacie, kupiłem sobie w tamtym roku ten skuter. Jest to dokładnie Peugeot Speedfight 4, edycja limitowana Matte Grey 2020. No i w dzisiejszym materiale sobie go odpalimy, bo no jak widzicie, wiosna przyszła. Prawda jest też taka, ja go nie odpalałem z 4 miesiące, albo i lepiej nawet. Nie wiem, nieważne. W każdym bądź razie całą zimę stał w garażu. Ja sobie oczywiście na zimę wyciągałem akumulator z niego. No i sobie już wpiąłem i sobie go odpalimy po tym takim długim czasie. Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy. Jeszcze sobie dolałem również do niego olej, bo miałem resztki. Kastrola jak coś. To jest o taki olej. Ja Wam pokażę jeszcze szybciutko. O taki olejek. Swoją drogą bardzo dobry, polecam jak coś. I co, myślę, że możemy startować. Już to miałem w sumie wcześniej zrobić, ale jeszcze zacząłem Wam mówić o tym oleju i tak dalej, i tak dalej. Dobra, startujemy. Niech się tutaj wszystko załaduje. Ogólnie ten skuter ma bardzo w sobie dużo elektroniki, jak to Francuz, bo Peugeot to jest francuski wynalazek. No i jak widzicie, aktualnie przebieg mam 730, tutaj już mi rezerwa zaczyna migać, ale to sobie ogarnę po filmie, w sensie doleję paliwo, no nie? Dobra, no to co, wszystko tutaj mamy, odpalamy. Pali na strzała! Także tego. No tak jak Wam wcześniej mówiłem, w sumie akumulator wyciągałem na zimę. Bo no akurat w tamtym roku oraz na początku tego roku 2021 były mrozy, było po nawet minus 15 stopni. Dlatego wyciągałem taki akumulator, bo po prostu one się psują, jak nie wyciąga się ich na zimę, prawda? No i również dzięki temu też przedłużać żywot takiemu akumulatorowi, bo zapewne jakbym nie wyciągnął na zimę tego akumulatora, to... Ja bym go chciał dzisiaj odpalić, to bym go nie odpalił, bo byłby po prostu rozładowany, prawda? Także polecam zawsze, jak wyciągacie akumulatory na zimę, to róbcie to, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. No ale jak widzicie, pali, wszystko śmiga tak jak należy. Fajnie, fajnie. Ty, a może nim tak przygazujemy troszkę? Elegancko, wszystko działa jak należy. No i co? Mogę Wam powiedzieć, że niebawem się zaczną vlogi motocyklowe. Powtórka z tamtego roku. Jak pamiętacie, były takie vlogi motocyklowe. No i również będziemy sobie w tym roku nagrywać. Jeszcze Wam pokażę raz. Tutaj mam przebieg. Na razie 730. Bo skuter oczywiście był kupiony nowy. W tamtym roku tyle narobiłem nim. Ja go kupiłem chyba w maju, z tego co pamiętam. A może w czerwcu? Nie wiem, nieważne. Musiałbym w papiery zerknąć. Albo po prostu również sprawdzić filmy, bo pamiętam, że jak go kupiłem, to od razu wziąłem się za nagrywanie oto tego sprzętu. Okej, wyłączymy sobie go. To myślę, że tyle w takim materiale króciutkim. No, króciutkim jak króciutkim, 4 minuty. No, ale wszystko śmiga. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Zachęcam Cię do zalajkowania tego filmu, do zostawienia komentarza oraz do subskrypcji kanału Mistrzyniu Ziomek Milan. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!